Muzeum na kołach. Dlaczego nie? Do Ostródy zawitało mobilne muzeum multimedialne. Spotkanie z historią zaprezentowaną za pomocą najnowocześniejszych technik spotkało się z zaciekawieniem mieszkańców, co potwierdza zasadność pomysłu. Do Ostródy zawitało mobilne muzeum multimedialne, które powstało z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej pana Andrzeja Dudy. Muzeum jest częścią Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Jego celem jest dotarcie możliwie najbliżej wszystkich obywateli, tak aby mieli szansę wziąć udział w Narodowych Obchodach, żeby uczynić to świętowanie powszechnym, bardziej bliskim ludziom, którym niejednokrotnie jest bardzo daleko, aby dotrzeć na uroczystości czy w Warszawie, czy w stolicy regionu. Stąd też nasza trasa głównie wiedzie przez miasta i miejscowości niejednokrotnie mniejsze od Ostródy. I pokusimy się o twierdzenie, że jest czego żałować, jeśli się nie przekroczyło progu mobilnego muzeum. Tak zwane kioski informacyjne wyposażone między innymi w specjalny stół interaktywny, holobox oraz holograficzną piramidę, jak i inne urządzenia zostały starannie opracowane po to, by wzbudzić zainteresowanie i umożliwić w atrakcyjny sposób wzbogacenie wiedzy zwiedzającym. Nasza ekspozycja poświęcona jest temu czasowi, kiedy Rzeczypospolita, która tylko co odzyskała niepodległość, budowała swoje struktury państwowe, odbudowywała swoją gospodarkę, co było niezmiernie ważne, bo nie dość, że zaborcy przez cały czas zaborów nie byli szczególnie chętni we wspieraniu rozwoju przemysłu, jakichś zaawansowanych na ówczesne czasy technologii, to jeszcze na dokładkę przez Polskę przetoczyła się kampania wojenna, co niestety wiąże się z całą olbrzymią falą zniszczeń, czy też ponoszenia ofiar na rzecz toczących się walk. Więc ten proces odbudowy był niezmiernie ważny i istotny i naprawdę mamy się czym pochwalić. Dwudniowa inicjatywa, mimo iż krótka, bogata w podstawowy zakres wiadomości z okresu II Rzeczypospolitej. Na naukę nigdy nie jest za późno, a już na pewno, kiedy forma dokształcania jest tak atrakcyjna.